Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejny artykuł o dzieciach imperatora. Mamy trzynastą część na tapecie: jakie były znaczące kampanie, w których brały udział dzieci imperatora? Rebelia Proksimańska, to jest 829 rok 30. milenium. Na jedno z pierwszych spisanych starć III Legionu, jeszcze przed nadaniem mu honorowej nazwy własnej, Przydzieleni zostali do asysty honorowej w trakcie imperialnych uroczystości przyjęcia hołdu i jako gwardia przyboczna samego imperatora w trakcie oficjalnego przyjęcia Proksimy na łono imperium. W trakcie święta insurekcjoniści zastawili pułapkę. Doprowadziło to do zaciętych walk, toczonych na błoniach ceremonialnych planety. 16. Kohorta to był odpowiednik zakonu. Ramię w ramię walczyła i ginęła choćby do ostatniego żołnierza u boku legionu Castodes. Powstańcom nie oddano najmniejszego nawet kawałka terenu, dzięki czemu raniony bronią worteksową imperator zdołał odzyskać przytomność, otrząsnąć się z pierwszego szoku i wywalczyć sobie drogę poza zasadzkę. W uznaniu tej ofiary sztandar palatyński Aquilii, o który tak zażarcie walczyli tego dnia Astarte z III Legionu, został im nadany na własność powsze czasy, wręczony rękoma samego imperatora. Ponadto otrzymali prawo do zakończenia rewolty proksimańskiej i odebrania długu przelanej na planecie krwi poprzez exterminatus. Sama wielka akwila w swych wielu wariantach oznaczała nie tylko imperium ludzkości czy lojalność wobec imperatora, jako jego prawowitego władcy, z biegiem czasu narosło wokół niej mnóstwo różnych alegorii. Dla III Legionu prezentowała ona jednak ich własne uczynki i niewypowiedziany honor którego przed wielką zdradą nie doświadczył żaden z innych legiones astartes. Podbój Praxil, to jest nieznany rok, mamy 30. milenium. Układ Praxil został przez ludzkość zasiedlony w odległej przeszłości i pozostawał izolowany przez tysiąclecia. Pomimo braku zdolnych do podróży przez osnowę statków, jego lud zdołał rozkwitać, zamiast staczać się w kierunku barbarzyństwa. Przyłączenie Praxil miało przynieść imperium mnóstwo korzyści i ogromny prestiż – Ci jednak odmówili pokłonów przez, przed imperialną prawdą i gotowi byli stanąć do walki w obronie swej niepodległości. Szybko okazało się, że dysponują flotą, z którą trzeba się liczyć, zdolną do odrzucenia pierwszego rzutu imperialnej floty ekspedycyjnej. Jeśli jednak na flotę układu należało uważać, to jej wojowników należało już traktować wyjątkowo poważnie. Zaciągano ich z kolonii więziennych systemu, a więc każdy z nich już w chwili poboru był specjalistą w dziedzinie zabijania i przetrwania w trudnych warunkach. Dodatkowo wszczepiano im specjalne gruczoły, mające na celu uwalnianie narkotyków i bojowych stymulantów, uzupełniano ich układ mięśniowy, wyhodowano w probówkach tkankę, a układ kostno kostnoszkieletowy uzupełniano przeszczepami. Każdy z nich poddawany był czyszczeniu psychiki, do której następnie wpisywano obrazy bitew. Wojownicy ci prędko okazali się zabójczy, nawet dla Astartes. Wojowników tych okutów w pance szczęściowo wspomagany i uzbrojono w uzbrojenie laserowe o doskonałych zdolnościach penetracyjnych. Ich broń do walki w zwarciu ostrzono na poziomie atomowym. To wszystko wzięte razem stanowiło śmiertelne niebezpieczeństwo dla imperialnych sił. Mimo wszystko imperium potrzebowało bogactwa Praxil i jego surowców. Ujarzmione miały zostać na potrzeby Wielkiej Krucjaty. Do zabezpieczenia układu skierowano grupę armii dzieci imperatora, wspartych przez wybrane elementy imperialnej armii i mechanikum. Pomimo drobiazgowego planowania, kampania nie rozpoczęła się pomyślnie, siły imperium poniosły znaczące straty, w świetle czego trzeci legion postanowił zmienić taktykę i zamiast skupiania się na systematycznym podboju stacji orbitalnych, księżycy i planet układu, Zająć się flotą przeciwnika. Po utracie możliwości przerzutu sił, każda z praksilskich domen stałaby się wyizolowanym problemem taktycznym. Przeciwnik przewidział jednak takie zagranie i by mu przeciwdziałać, rozmieścił wiele pomniejszych flot uderzeniowych, które, które z powodzeniem nękały imperialną armadę. Kolejny raz poniesiono znaczące straty, gdy siły nieprzyjaciela Wykorzystując przewagę zaskoczenia, zaatakowały przyczółek na zewnętrznych stacjach i księżycach. Przedstawiciel Rady Wojennej Terry zauważył, że lord dowódca Idina, który miał za zadanie podbój Praksil, nigdy dobrowolnie nie przyzna się do tego, że potrzebuje pomocy. W związku z powyższym sam wystosował na terre wniosek o wsparcie. Niedługo z odsieczą imperialnym siłom, które utraciły kontrolę nad sytuacją tak bardzo, że same znalazły się w oblężeniu. Nadciągnęły elementy Legionów Krwawych Aniołów i Imperialnych Pięści, dowodzone odpowiednio przez mistrza zakonnego Raldorona i marszałka Kazimusa. Pomimo niechęci i ran na honorze, lord dowódca przyjął asystę swych bratnich Legionów i natychmiast nakreślił plany kolejnej ofensywy na krnąbrne państewko. Wsparci przez synów Sanguiniusa i Dorna, dzieci imperatora rozpoczęły drugi, tym razem udany, szturm na Praxil, który rychło okazał się imperialną wiktorią. Lord dowódca Idinam odmówił jednak uznania swych zasług w podboju, a jego krnąbrność miała z czasem popchnąć go do grania jednej z głównych ról w zdradzie jego legionu i okropieństwach Isztwana III. Obrona spokoju, to jest nazwa własna, daty, data jest nieznana mamy 30. milenium, przewlekła i okrutna kampania toczona przez dzieci imperatora na peryferiach mgławicy Dalinit. Na, początkach ekspan na początku ekspansji Wielkiej Krucjaty na Galaktyczny Wschód. Gdyby nie bramy dalinitjańskie, ten niestabilny region kosmosu zostałby pominięty przez siły Imperium, a jego plugawi mieszkańcy pozostawieni na pastwę losu, by wybili się nawzajem. Zbudowany przez zapomniany, tajemniczy, starożytny, a przede wszystkim inteligentny gatunek z Drogi Mlecznej, bramy osnowy przyciągały imperialne siły, niczym światło przyciąga insekty. Umożliwiał pokonywanie ogromnych odległości kosmosu w sposób bezpieczniejszy niż mogli to zagwarantować nawet najlepsi z nawigatorów. Ponadto, ta konkretna brama dalinitiańska miała być punktem centralnym, węzłem komunikacyjnym, umożliwiającym dostęp do wszystkich pozostałych na obszarze galaktyki, a co za tym idzie, niebywale zwiększać mobilność i zasięg armii imperatora. Pod naczelnym dowództwem Horusa z Legionu Wilków Luny. Kilka imperialnych flot ekspedycyjnych połączono w celu oczyszczenia mgławicy Dalinit. W skład tych imperialnych sił wchodziły dzieci imperatora, choć w tamtym czasie ich zdolności bojowe wciąż były bardzo ograniczone. Dysponowali oni bowiem i tylko jedną kohortą, złożoną z raptem 500 wojowników. Otrzymali oni jednak znaczącą rolę polegającą na zabezpieczeniu planety spokój, górującej nad drogą podejścia imperialnych sił. Świat byłby całkowicie bezwartościowy, gdyby nie pomniejsze wrota osnowy, oznaczone jako brama spokoju, znajdująca się na wysokiej orbicie ponad biegunem globu. Umieszczono tam wysunięte przekaźniki nawigacyjne i komunikacyjne, a dzieci imperatora miały stać na straży na wypadek wykorzystania przejścia do wyjścia na flankę imperialnego natarcia. Garnizon ten znalazł się w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Bez żadnego ostrzeżenia flota okrętów wojennych Zinos wyłoniła się z bramy, Przewyższając liczebnie imperialne jednostki na orbicie, obca armada rozpoczęła desant na planetę, a statki ludzkie zorganizowały odwrót. Przytłoczeni liczbami obcych rzuconych do natarcia, <coughs> astarte z III Legionu musieli dokonać taktycznego odwrotu do labiryntu szczelin i stosów kształtujących powierzchnię. Odwrót ten był jednak daleki od klęski. W miarę jak Zinos posuwali się naprzód dzieci imperatora, wciągały ich głębiej. Kontratakując, markując ucieczkę, po czym srogo karcąc przeciwnika za każdy krok, gdy ten tylko rzucał się w pogoń. Straty obcych zaczęły narastać w zastraszającym tempie, więc dowództwo na orbicie, by odzyskać przewagę, spróbowało, spróbowało skąpać powierzchnię w ogniu bombardowania. W odpowiedzi, wycofane do tamtej pory okręty imperialne błyskawicznie dokonały desperackiej, desperackiego kontrnatarcia. Możliwość tego działania przedziw, przewidziano i choć niosło ze sobą spore ryzyko. Zostało bezbłędnie przekute w sukces. Kierując swe uzbrojenie w dół w kierunku powierzchni jednostki Zinos były tymczasowo bezbronne, co wykorzystano z zaskoczenia, skracając odległość i atakując je z możliwie najkrótszego dystansu. Nim zdołali przekierować uzbrojenie, siedem z dziewięciu okrętów wojennych obcych zostało zniszczonych w zaledwie kilka minut. W świetle tych miażdżących strat pozostałe jednostki Zinos podkuliły ogon i uciekły z powrotem do bramy osnowy. Pozostawiając swych pozostałych przy życiu wojowników na łaskę lub raczej pastwę dzieci imperatora. Upadek władców od nieznany rok 30 milenium w okresie Wielkiej Krucjaty istniało wiele ludzkich światów, czasem wręcz niewielkich, lokalnych, międzygwiezdnych mocarstewek, które odrzucały imperialną prawdę czy to ze strachu, fanatyzmu czy arogancji śmiały odmawiać możliwości złożenia hołdu imperium? Niektóre z nich posiadały znaczące siły militarne, które potrafiły nie tylko spowolnić flotę ekspedycyjną Wielkiej Krucjaty, a wręcz czasowo zatrzymać jej parcie ku wspólnej, lepszej przyszłości rodzaju ludzkiego. Jednym z powyższych był, było Gardinal, lokalne imperium oparte na Układzie Gwiezdnym na brzegu Dominium Bush na Galaktycznym Wschodzie. Złożone z jedenastu zasiedlonych światów, które w erze walk obrosły w gospodarczą potęgę, dzięki dobrze zachowanemu i rozwiniętemu przemysłowi, zarządzane było przez wojowniczą arystokrację. Państewko uznano za idealnego przyszłego wasala, godnego wciągnięcia na łono imperium w nienaruszonym stanie. Szczególnie liczono na liczne i świetnie wyposażone siły zbrojne, które miałyby stać się idealnym nabytkiem imperialnej armii. W związku z powyższym plan A opierać się miał na negocjacjach mających na celu pokojowe włączenie Gardinalu pod rządy Imperatora. Oficjalna delegacja z Gwiazdką, z nie z Gwiazdką tylko z Gwardią Honorową, wyselekcjonowaną z Legionu Tysiąca Synów, została więc skierowana do spotkania z władcami Kieszonkowego Imperium. Na początku rozmowy wydawały się obiecujące, dość szybko jednak przestały przynosić plony. W podejściu lordów Gardinalu dało się wyczuć niechęć i szukanie problemów, co wydawało się próbą, próbą kupienia jak największej ilości czasu, podczas gdy potajemnie mobilizowali się do wojny. W pewnym momencie Astartes z tysiąca synów wykryli psychiczną próbę ataku na imperialnych emisariuszy. Zainterweniowali wyżynając delegację przeciwnika, co umożliwiło ekspedycji ucieczkę i podzielenie się wieściami o tym podstępie z pozostałymi sługami imperatora. Na nowo otwarty teatr działań skierowano 413 flotę ekspedycyjną pod dowództwem mistrza zakonnego Ulana Siserusa, w skład której wchodził jego 15. zakon Legion Ultramarins, Korpus Imperialnej Armii złożony z mameańskich zbrojnych i serańskich peltastów i półlegion Tytanów z Legionu Atarus. Na początku imperialne siły zdołały przebić się przez obronę zewnętrznych światów układu i, ust i ustanowić kosmiczną blokadę. Podjęte przez Ultramarines próby zdobycia Gardinal Prime przy minimalizowaniu ogólnych szkód okazały się jednak katastrofalne. Obrońcy wykorzystywali broń wykonaną na bazie potężnych STC i pojazdy nigdy wcześniej nie spotkane przez imperialne siły. Ultramarines i Tytany zostały zepchnięte w tył i zmuszone do wycofania się z planety. W przeciwnym razie czekałaby ich walka bez szans na zwycięstwo. Niemal połowa pół Legionu została stracona a poziom strata startes wcale nie wyglądał lepiej. Co gorsze, ponad pół miliona żołnierzy Imperialnej Armii zginęło lub wciąż konało na powierzchni. Odrzucona i wykrwawiona 413 Flota Ekspedycyjna nie była w stanie wystawić kolejnego natarcia. Oto jednak w odpowiedzi na wezwanie ultramarin z osnowy wyłonił się Ferus Manus na czele nowego kontyngentu. Gorgon prowadził armadę złożoną z Legionów Żelaznych Dłoni i Dzieci Imperatora. Trzeci Legion poprowadził dywersyjny atak siejąc panikę i śmierć, na całym świecie, pozostawiając jednak infrastrukturę w stanie nienaruszonym. Atakując pod zasłoną ataku synów Fulgrima, legioniści Żelaznej Dziesiątki podzielili zadanie zdobycia głównych dzielnic przemysłowych Pram, Prime pomiędzy swoje klany. Natarcie Żelaznych Dłoni było bezwzględne i nieubłagane. Bitwa toczyła się na przestrzeni tysiąca starć błyskawicznie rozciągnęła się na całą planetę, w miarę jakich ich władztwa upadały jedno za drugim, władcy kardynalu zaoferowali swą, zaoferowali swą bezwarunkową kapitulację. Ferus Manus odmówił jej przyjęcia, zamiast tego poprowadził swój legion do ostatecznego natarcia na miasto stołeczne. Adeptus Astartes Ultra, zdesperowani, by uzyskać honor po swojej poprzedniej porażce, zawnioskowali o nadanie im przywileju, którym byłaby możliwość wkroczenia do wrogiej twierdzy, Gorgon przystał na ich prośbę, jednak cena, którą wojownicy XIII Legionu za nią zapłacili była bardzo wysoka. Kontratak obrońców był niesamowicie potężny, jako że rzucili do walki wszystkie swoje rezerwy. Gdy ostatni z władców Gardinal zapłacił za swą krnąbrność, Ferus Manus przemówił. Jego słowa były jednak dla planety wytchnieniem, zamiast oczekiwanym wyrokiem śmierci. Dokonało się! Flota Żelaznych Dłoni opuściła układ niewiele później, umożliwiając jego pozostałym planetom bezwa bezwarunkową kapitulację i ukorzenie się przed łaską Imperium. Choć na początku trapione głodem i biedą, światy Gardinal prędko okazały się cennym dodatkiem do Imperium i modelowym przykładem posłuszeństwa. A co będzie w następnym odcinku, usłyszycie w następnym odcinku no więc właśnie, co będzie w następnym, usłyszycie w następnym, a następnym będzie wymarcie Katarian to jest kolejna kolejna kampania, mamy również dalej 30 milenium. Będzie dalej ciekawie. Ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się kiedyś tam. Trzymajcie się, cześć. Wejdź na Patreon i wesprzyj projekt.